Witajcie przy kolejnym kwestie eventowym. Zaczynamy go wtorek u piekarza Antoniego, który stoi na kordach 18:44. Rozmawiamy z nim i wybieramy chyba trzecią opcję, żeby zacząć questa eventowego. Zaraz zobaczę. Tak, niewinna i niebezpieczna. Tak się nazywa ten quest. My wchodzimy do domu Antoniego, który jest obok. I musimy porozmawiać z Patrycją, to jest córka Antoniego. Rozmawiamy z nią i teraz wychodzimy przed dom, porozmawiać z Antonim jeszcze raz. Trzecią opcję wybieramy. I teraz jesteśmy przenoszeni na mapkę jakąś specjalną z Karkahan. Nie, jeszcze Tornek. Później będziemy w Karkahan. Teraz musimy porozmawiać z dowódcą. I teraz jesteśmy przenoszeni na inną mapkę. Prawdopodobnie teraz to jest Karkahan. Nie, to jeszcze Tornek. Dom Antoniego. Rozmawiamy z dowódcą. A oni zabierają Patrycję. I teraz rozmawiamy z Antonim. I tu znowu wybieramy trzecią opcję. Zawsze jak z nim rozmawiamy, to wybieramy tą trzecią opcję. Odnośnie tego questa oczywiście. Idź do Karkahan i musimy otrzymać jakieś informacje odnośnie tej sprawy. Udajemy się do Karkach. W Karkahan idziemy tutaj pod salę sądową i musimy z tym strażnikiem porozmawiać. Wybieramy drugą opcję. I on nam dał informację, że musimy udać się do lochów, więc idziemy do lochów. Jak ktoś nie wie, wejście do lochów jest tutaj po prawej stronie od ratusza i musimy porozmawiać ze strażnikiem. On nas tam wpuści. Jesteśmy w lochach i tu idziemy do Patrycji. Jeszcze po drodze rozmawiamy z tym strażnikiem. I on już nas zaprowadza bezpośrednio do Patrycji. Dobra, nie musimy z nim już rozmawiać, teraz do Patrycji. Rozmawiamy z nią. I musimy teraz dać strażnikowi trochę złota. Zapłaciliśmy mu 5000 i musimy zapoznać się z aktami sprawy. Idziemy do budynku sądu. To wracamy tam, gdzie na początku byliśmy, obok sali sądowej. No i jesteśmy już pod salą, rozmawiamy ze strażnikiem. I udajemy się do ratusza. Tam będziemy mieli już wgląd w te akta odnośnie sprawy Patrycji. W ratuszu idziemy na górę, nie na wyższe piętro, tylko tutaj, w to miejsce. Tari Medeson stoi tutaj, rozmawiamy z nim i wybieramy tą opcję. Dostaliśmy gęsie pióro i zaświadczenie. I teraz idziemy do Patrycji, czyli wracamy do lochów. Tu nie będę robił cięcia, pokażę wam jeszcze raz wejście do lochów. Wejście do lochów jest tu. Żeby tam zejść, musimy porozmawiać z tym strażnikiem. I już jesteśmy od razu obok celi Patrycji. Dajemy jej to do podpisania. I otrzymaliśmy podpisane zaświadczenie. Wracamy z nim do Tari Medesa. To ten, który nam dał to gęsie pióro i kartkę papieru. Czyli do ratusza. I oddajemy mu podpisane zaświadczenie. Mamy przepustkę, możemy teraz wejść do budynku sądu, czyli tam, gdzie byliśmy na samym początku. To jest tutaj, sala sądowa, wchodzimy tam. Nie wiem, czy możemy normalnie wejść. Nie, musimy porozmawiać ze strażnikiem i on nas wpuści tutaj. No i jesteśmy w sali. Czytamy sobie akta sprawy.
Możemy je przeczytać. I musimy wziąć kopię ze sobą. I teraz wracamy do lochów, do Patrycji. Powtarzamy wszystkie wcześniejsze czynności, czyli rozmowa ze strażnikiem i z Patrycją. To chyba najdłuższy quest na razie, Halloweenowy. Za daleko poszedłem. Wcześniejsze questy były przy tym szybkie. Tu jest dużo chodzenia, ale na szczęście nie ma dużo miejsc, tylko na jednej mapce się większość questa rozgrywa. Udajemy się na miejsce zbrodni. Jeśli nie pamiętamy gdzie, możemy zajrzeć do akt sprawy. Ja sobie przeczytam i zaraz wam powiem gdzie to jest. Miejsce zbrodni to Mokradła. To jest mapka, jak się idzie do Eder. Najszybciej będzie teleportować się do Eder i dwie mapki w górę. No, stąd nie mogę. No i z Eder idziemy do Fortu Eder, a potem w górę mamy już Mokradła. Na Mokradłach tu jest grota. Na kordach 6-8, na górze po lewej stronie. I musimy tu wejść po tej linie. Tu z dołu się nie da w żaden sposób wejść. No i wchodzimy do groty. Wybieramy drugą opcję. Najpierw sprawdzamy, czy ktoś jest w środku. No i coś otrzymaliśmy. Co takiego? Zniszczony świstek papieru. Jesteśmy w tej grocie. Tu musimy pracować ze śladami krwi. Klikamy na nie. Teraz na nie na wodę, tylko skrzynki też nie. Kocioł. Ślady krwi, potem kocioł. Otrzymaliśmy kolejny świstek papieru. Teraz na skrzynki. I zaraz powiem, co musimy wybrać. Pierwsza opcja. I tu mamy kolejne ślady krwi, klikamy na nie. I może teraz woda? Tak, na końcu woda. Udaj się do Karkahan, porozmawiaj ze strażnikiem. I wracamy do Karkahan. Podchodzimy do tego strażnika przy sali sądowej i pytamy go, czy pokaże nam ciało ofiary. On nas zaprowadza do prosektorium. I nie wiem które. Porozmawiamy z Felczerem. Sprawdźmy tego po lewej stronie. No i przyglądamy się wszystkiemu po kolei. Otrzymaliśmy oderwany fragment ubrania. I możemy tu się jeszcze rozejrzeć albo iść już na rozprawę. Ja się jeszcze rozejrzę i powiem wam, czy coś znalazłem. Opłacało się zostać. Tu musimy podejść do szuflady i otrzymujemy zapakowane ubrania ofiary. I teraz biegniemy do sali sądowej. Tu już nie mieliśmy nic, bo było dopisane, że albo się rozejrzyj, albo już idź na rozprawę. I mówimy, przyszedłem na rozprawę. No i jesteśmy na rozprawie. Podchodzimy do strażnika. On nas przepuszcza. Porozmawiajmy z Antonim. I teraz ze świadkami. Gdzie są świadkowie? A, tu są świadkowie po prawej stronie. Najpierw do Marka. Teraz do. Nie do Krysi, tylko do starej kobiety. A, mamy zająć swoje miejsce. Nasze miejsce gdzie jest? Miejsce obrońcy. No to chyba my jesteśmy obrońcą. No i tu się zaczęła rozprawa i nie wiem, czy będziemy mieli jakieś wybory, czy mamy to przeklikać. To nie będę tego szybko robił.
Podejdźmy do oskarżonej, miejsce do przesłuchań. No i nadal nie wiem, czy będzie jakiś wybór. Oddaj dowód protokolantowi. Podchodzimy do prokuratora. Tu jest protokolant. I kontynuujemy przesłuchanie. Rozmawiamy jeszcze raz z Patrycją. Chyba nie ma jednak wyboru. To, co zebraliśmy, po prostu im dajemy i rozmawiamy. Dajemy kolejny dowód. I możemy kontynuować przesłuchanie. Jeśli bym nie wziął tych ubrań, może quest zakończyłby się inaczej. Nie wiem tego. I oddajemy ostatni dowód. Biegnij zdemaskować prawdziwego sprawcę. I wszystko wskazuje na to, że sprawcą jest stara kobieta. Podchodzimy do niej. No i uciekła. No niestety, ale może chociaż uda nam się Patrycję uniewinnić. Podchodzimy do prokuratora. Nie, jednak nie. To może do sędziego. Tak, podchodzimy do sędziego. I Patrycja jest uniewinniona. My stąd wychodzimy. Podchodzimy do strażnika, żeby nas wypuścił i biegniemy do Tornek. Zobaczyć się z Antonim, jak to wszystko się potoczyło. No i w Tornek już jesteśmy, rozmawiamy z Antonim. I tutaj znowu trzecia opcja. I jeszcze wchodzimy do środka, do Patrycji. Tu mieliśmy wybór, czy chcemy doświadczenia. Przeklikałem, ale wybrałem doświadczenie. I dostaliśmy takie błogosławieństwo. Oraz dwie esencje duszy. Chyba najdłuższy quest, ale nie był jakiś męczący. No i w tym questie to tyle. Dzięki za obejrzenie i zapraszam do innych questów. Cześć.